Hej, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z My Time at Porsche, z tej strony Avia. Jest to bodajże już 8 odcinek z tej serii. Jak widzicie, zebrałam trochę tutaj mleka i trochę futra i nie jestem pewna, czy to futro jest akurat potrzebne nam do ubrań, czy nie. Mam jednak nadzieję, że tak. I okazało się po prostu, że mleko, wiadomo, jest z krów, futro będzie z owieczki, a te włókna są z konia. Mam nadzieję, że głos się nagrywa. I naprawdę mam bardzo dużą nadzieję, że ten głos się nam nagrywa. I cały czas walczę z tym moim komputerem i z tymi programami. Cały czas się próbuję ich nauczyć. Jeżeli się nie nagrywa, postaram się jakoś wgrać tam muzykę z gry, o ile mi wolno, bo nie jestem tego też stuprocentowo pewna. Ale odnośnie dzisiejszego odcinka, to zaczniemy, myślę, od tego, że polecimy szybko do tej kopalni lepszej. Zbierzemy troszeczkę tylko materiału, który będzie nam potrzebny na ten stół. No, najpierw jeszcze przed tym wykonamy tę maszynę. I myślę, że później skoczymy sobie po drewno. I jeszcze tak, oczywiście zapomniałam sprawdzić, jaki prezent lubi nasze kół, więc szybciutko to teraz w tym momencie zrobię, bo bodajże dzisiaj właśnie ono ma, ono, ona, nie wiem, świnka ma dzisiaj urodzinki. Tylko oczywiście muszę to jakoś szybciuteńko znaleźć, próbując przy okazji do Was rozmawiać, żebyście nie mieli takiej dziury w rozmowie. O Boże, gdzie to będzie, gdzie to będzie? Co to będzie, co to będzie? O, znalazłam. O, nasza świnka, jakieś mięska. Tutaj widzę, że jabłka też jest w stanie polubić. O, mleko lubi dosyć dobrze. No, niestety nie jesteśmy. Chyba, żebyśmy spróbowali zdobyć ten aroma apple, czyli to jest takie mocniejsze, mocniejsze drzewo. I możemy je zdobyć kopiąc drzewa na farmie. Więc chyba w pierwszej kolejności po prostu udamy się na drzewa na farmie pokopać. W tamtym kierunku. No tylko jeszcze wstawimy sobie te rzeczy. No ogólnie dzisiaj mamy troszeczkę rzeczy do zrobienia. No to tak tylko troszeczkę. Przy okazji weźmiemy te deski, żeby oddać Dawie. Miejmy nadzieję, że Dewę gdzieś tam po drodze znajdziemy. O, i ja oczywiście zaczęłam odcinek i od razu pobiegłam do tej ranczy, tak jak mówiłam, nie ruszałam tutaj nic, więc musimy trochę dołożyć, ale widzę, że no niestety nie mamy zbyt dużo drewna. I to drewno nam się prawdopodobnie już w tym momencie skończyło. A nie, jeszcze tutaj dołożymy, na szczęście. Może jeszcze nam się uda dołożyć do tego, bo tam już... O, widzę, że nam się ktoś tam zablokował. To śmieszne troszeczkę. O nie, patrzcie. Nawet, że nam tego drewna wystarczyło. No oczywiście na pewno będziemy musieli to drewno zebrać, jak wrócimy tylko. Więc udamy się na tą wyspę. Przy okazji sobie pozwiedzamy tę wyspę. Okej, tutaj marble to sobie zostawimy. O, jak widzicie, jedną deseczkę jesteśmy w stanie zrobić. Tej bronze plate'y to jeszcze, o, to jeszcze te dwa zrobimy, bo nie jestem pewna ile mamy, a ile nam potrzeba. A przy okazji już tutaj właśnie weźmiemy, wstawimy do zbudowania. Mamy cztery, mamy tego, mamy trzy. Chyba nam brakuje jednego, ale jeden możliwe, że mamy tutaj w naszych zapasach. Albo jej nie mamy. Nie, niestety jednak nie mamy. Przeliczyłam się. Okej, wszystko co tutaj mogliśmy sobie schowaliśmy. Dobra. Te deski jeszcze, żebym nie zapomniała zabrać. Pięć desek jest nam potrzebnych. Okej, ten marble możemy... Czy to jest na pewno to do przepalania lepsze? Bo już zaczęłam się mieszać. Tak, to jest na pewno, bo nie widzę tutaj tego naczynia, do którego możemy wkładać po prostu te stule jeszcze musimy dać. Okej, dwa stule zrobimy. O, możemy 20 aż zrobić.
jakby tak ktoś potrzebował. Ok. Deski mam zabrane ze sobą. Co tutaj nam ktoś mówi? O, dzisiaj znowu mamy ogłoszenie, co nam troszeczkę zakłóci ten naszych dnia. Tutaj mamy znowu z tego laboratorium naszego, ja to tak określam, że data diski, które przynieśliśmy wczoraj, za 2 dni będą. Morning, ok. I tutaj, że to są właśnie, że są otworzone te większe ruiny, z tego co ja zrozumiałam, do których no, musimy się udać po trochę surowców. Teraz polecimy sobie pokopać te drzewa i może uda nam się zdobyć jabłko. Nie wiem, czy czasem te drzewa przed tą farmą drzew też się nie nam zaliczać. Mam nadzieję, że się uda nam to zdobyć. No a jak widzicie też, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że nie miałam pełnej staminy, no bo próbowałam właśnie tutaj te krowy nam łapać. To prawda, powiem szczerze, że za każdym razem jak w to gram, to czuję, że coraz gorzej mi idzie i nie wiem, od czego to jest zależne. Okej. Okay. Zwykłe jabłko niestety. No coś czuję, że naprawdę dużo staminy stracimy na kopaniu po prostu tych drzew. Jest też chyba zwykła. Z czym? Przydałoby nam się po prostu tylko jedno to aroma, nic więcej. Ale widzę, że... O, tu jakieś takie większe to chyba jest to aroma. O, patrzcie, udało nam się zdobyć. Teraz spróbujemy znaleźć tą świnkę, co wydaje mi się, że... Może nie być do końca takie łatwe, no z tego co mi kojarzy, ona zazwyczaj jest w tym sklepie tutaj tych, co są tutaj construction. Ale no wiadomo, nigdy nie wiadomo nic. Okej, okay, dobra, tutaj w tym sklepie zobaczymy szybko i wlecimy od razu. O, patrzcie, jest nasza. O, ale akurat śpi. No i widzicie, chcieć coś zrobić dobrze. Okej. Okay. O, wstała. Okej. Okay. Hulu, hulu, hulu. I mamy tutaj dla ciebie jabłko. No i widzicie, razy 3 jest licznik, więc w tym momencie chyba najlepszą naszą koleżanką jest świnka. Okej, okay. Polecimy sobie teraz... do tych większych ruin. No pewnie wstęp będzie nas trochę kosztować. Ja nie ukrywam, że zbierzemy dosłownie trochę tego, co nam jest potrzebne do tej sztabki. Nie wiem, co jest nam potrzebne. No 300, no niestety. Nie jestem pewna, co dokładnie nam jest potrzebny jakiś surowiec, ale zbierzemy każdego po trochu, co tutaj jest. Podejrzewam, że jak iron, to iron ore jest po prostu potrzebny. I chyba do tego jest też potrzebny charcoal, którego kiedyś już troszeczkę zrobiliśmy, nie wiem czy pamiętacie, w pierwszych odcinkach. Bodajże potrzebna nam jest jedna albo dwie sztabki tylko, ale to też się będzie przepalać, więc nie wiadomo, czy nam się dzisiaj uda zdobyć... po prostu następne zadanie. Wydaje mi się właśnie, że to jest ten iron ore i tylko to jest nam potrzebne. Ale no zbierzmy sobie tego przynajmniej tak z 40-50, bo nie wiadomo ile jest potrzebne na dwie szlapki i zaraz się okaże, że nie mamy wystarczającej ilości. Będę musiała znowu biec, znowu tracić czas na to po prostu. Dobra, chyba to są dwie jedyne z magnezjum oru, to będzie to czegoś innego. Okej, okay, ile mamy tego? 40, to jeszcze troszeczkę pokopałabyś. A z tego co mi się wydaje, chyba mamy jakąś umiejętność. O, mamy jedną umiejętność i myślę, że damy ją w to szczęście do surowców. Może, a nóż będzie nam wypadać więcej. Okej. Dobra, lecimy. Wychodzimy stąd.
Zebraliśmy, tak mam nadzieję, że to, co jest nam potrzebne, więc możemy się szybko ulotnić do naszego mieszkanka i liczyć, że z czasowo się po prostu zrobimy. O tam widziałam, za nami sama akurat była. Dobra, chyba tędy musimy pobiec, bo tam nigdzie nie wyskoczymy. No niestety nasza postać nie potrafi latać. Chociaż szkoda. Chociaż w sumie nie potrafi. Potrafi latać, jak jest w ruinach i używa jetpacka, ale nie wiadomo, czemu od razu jak wychodzi z ruin, to z tego jetpacka zdejmuje. No dobra, biegnie, biegnie, biegnie. A teraz tak jeszcze pomyślałam, że nie mamy prawdopodobnie w ogóle drewna, żeby tam włożyć nam do tego pycyka. Tak sobie przypomniałam, że całe drewno spaliliśmy. Okej. Okay. Zobaczcie. No i na szybkości teraz. O, byliśmy pod farmą drzew i oczywiście ja zapomniałam, że powinniśmy oddać. Teraz poszukamy dawy. To sobie na razie w tym momencie tak szybciutko tutaj postawimy. Oddamy 13, bo tylko 13. I teraz tak, które jest nam potrzebne, bo zaraz wstawimy złą sztabkę i się na tym skończy. Bo nie wiem, czy to jest nam potrzebna ta. Okej, okay, to jest iron bar. Bo do tego carbon bara jest potrzebny właśnie charcoal. I on się robi bardzo, bardzo długo. Okej. Okay. 23, to zróbmy 23. Na pewno nam nie wystarczy drewna na to. Tego jestem 100% pewna. I to się nam będzie robić na 2 godziny, więc około 18 będziemy musieli zabrać. Do 20 chyba mamy czas na oddanie. Znaczy, do 20 mamy czas na zabranie jeszcze jednego zadania, więc może jest jakieś cień szansy, że nam się uda dzisiaj je wykonać. O ile na przykład Merlin będzie dziś blisko. Z tego co kojarzę, ona niestety nie chodzi na zebrania, więc nie ułatwiam tego. O. No, dostaliśmy tutaj, wystarczyło, widzicie, podejść trochę bliżej. Dostaliśmy od Dawy podziękowania za to, że przynieśliśmy tutaj mu te surowce. Też nie ukrywam, że na razie widzicie, latamy po tej całej mapie i tracimy czas tylko, ale kiedy już wykonamy nasze zadanie, które nas będą czekać w przyszłości, będziemy mieli możliwość po prostu takiego szybkiego poruszania się między miejscówkami, które naprawdę ułatwi nam bardzo, bardzo rozgrywkę. Z jednej strony, ponieważ no, nie będziemy tracić tego czasu, który możemy na przykład wykorzystać na zdobywanie surowców, czy jakieś tam zaprzyjaźnienie się z kimś. Oj, skacz. Się zablokowałeś lekko. Okej. Okay. Jak widzicie, no zcięłam troszeczkę drewna i jest go tylko tam 29. No i z tego co widzę, to wyspy chyba nie zwiedzimy dzisiaj tak jakoś bardziej, więc chyba to wyjście na wyspę jednak przełożymy na następny odcinek na spokojnie, bo chciałabym wam pokazać w dzień. A jestem 100% pewna, że dzisiaj w dzień nie zdążymy, ponieważ zanim tam przylecimy, to minie najmniej więcej pół godziny w tej grze. No, a za chwilę znowu trzeba tutaj wrócić, ten surowce zebrać i znowu za chwilę trzeba wrócić, bo będzie spotkanie o 19, bo nasz burmistrz sobie w środku tygodnia wymyślił tak owe. Okej, okay, tutaj jakieś nam drzewka odrosły, więc możemy je ściąć. No niby mamy teraz 100 tego drewna, ale zobaczycie, zaraz znowu podrzucimy do pieca i będzie po 100. No i znowu też nasza energia to następna rzecz, która strasznie szybciutko nam ucieka. Okej, okay, tam nie wiem, czy nie było czasem nam jedno potrzebne w tym momencie, teraz się zastanawiam, czy czasem znowu niepełne. Nie, jednak dwa są potrzebne. Wypełniam wtopy.
Nasze miejsce się kończy. No i widzę, że nam się niestety kończą miejsca w ekwipunku. I będziemy musieli sobie zrobić nowe skrzynki. O, patrzcie, mam tutaj nawet przypominkę, że za godzinę jest ognisko. Ty chyba za 22 minuty myślę, że może nam się udać zrobić tą sztabkę i ten stół. No nie ukrywam, że byłabym bardzo zadowolona, jeżeli by się to nam udało zrobić, bo mielibyśmy już ten stolik, żeby zanieść tylko Merlin i nie wiem, cały czas mówię Merlin, ale się okaże, że ona ma całkowicie inaczej na imię. Aż sprawdzimy, komu to musimy oddać. O, Merlin. A tu jednak widzicie, coś ta pamięć mnie jednak nie myli. Ja nie ukrywam, że nagrywam już któryś odcinek i troszeczkę dzisiaj gardło moje już podupadło. Ale chciałam nagrać te kilka odcinków, ponieważ czuję się jakoś na siłach, że jestem w stanie rozmawiać i czuję, że rozmawiam z wami, co... O nie! Nie udało się. Czy poczekamy chwilę, ale no... Jednak nie uda nam się chyba zebrać tego. Będziemy musieli przylecieć od razu po ognisku. I wątpię, że nam się jednak uda skończyć ten stolik niestety dzisiaj. Bo Merlin pewnie jest u siebie, gdzie już jest zamknięte. A. No i ten... No i tutaj nasz Gail oczywiście mówi o tym, że most jest już zrobiony, jest tam jaskinia na tej wyspie, ale radzi, żebyśmy jeszcze tam nie chodzili, ponieważ jeszcze nie wszystko jest zrobione. No i tutaj dowiadujemy się, że jest niestety mały problem w naszym mieście. I dowiadujemy się, że tak zwany Hazen Tas bodajże są podejrzani o to, że wrócili i zaczęli kraść rzeczy. I tutaj Higgins mówi o swojej ulubionej książce, tutaj o jakimś kole do sera, nie jestem pewna o co chodzi, o skarpetkach. Ok, i tutaj możemy dostać właśnie ciasto. Enjoy. No, widzicie, że niestety nie udało nam się zrobić tego zadania, bo jest już godzina 21. Prawdopodobnie dostaniemy kolejne zadanie związane właśnie z fabułą i z tym, że są kradzione rzeczy. I powiem, że to będzie jedno z takich ciekawszych zadań, ale zarazem... Ja się za pierwszym razem troszeczkę nabrałam na to i poszłam w nieznane. Nie chcę wam spoilerować oczywiście, co to będzie, więc poczekamy na spokojnie sobie. Będzie to taka trochę mała odskocznia od ciągłego zbierania surowców, tak jak widzicie, że to cały czas po prostu robię. I troszeczkę się gdzieś tam odprężymy. Tutaj jeszcze wszystko dołożymy. Trochę... rzeczy. O. Zrobimy sobie już ten stół na następny odcinek, żeby zanieść go. Nie wiem, czy w następnym odcinku, ale chyba nie, chyba dopiero za dwa odcinki przyjdzie nam wiadomość o o czym? O czymś na pewno przyjdzie wiadomość, ale już zapomniałam oczywiście. Przyjdzie nam wiadomość, moi drodzy, o... No kurde. A, nienawidzę tego. O czymś nam przyjdzie ta wiadomość, na pewno. Staram się skupić i sobie przypomnieć, co miałam na myśli.
i wydaje mi się, że chciałam wam powiedzieć o... To chyba jeszcze nie mogę ścinać. No moi mili. Przepraszam, ale całkowicie nie pamiętam, co miałam na myśli. To teoretycznie nie powinno być jakąś nowością, ale z drugiej strony no niestety jest. A teraz im bardziej próbuję się po prostu skupić na tym, co chciałam wam przekazać, tym bardziej nie mam pojęcia. Ale wiem, że w następnym odcinku na pewno już obiecuję, że pójdziemy sobie na tą wyspę, zobaczymy, co tam jest. No i mogę tylko wam troszeczkę powiedzieć, że następne zadanie takie bardziej fabularne będzie związane właśnie z tą wyspą. Ale tego wszystkiego się na pewno dowiemy, na spokojnie. W międzyczasie zbliżają się już tutaj, nasz festiwal się zbliża, w którym też oczywiście weźmiemy udział, tylko będziemy musieli do niego przygotować na zasadzie takiej, że musimy zebrać robaki. Ja w pierwszym dniu nie wziąłem w ogóle udziału, bo nie wiedziałam, jak się bierze udział, a w drugim dniu niestety nie mogłam wygrać konkurencji, ponieważ zabrakło mi przynęty. Teraz już wiem, że przynęty możemy kupić tam na farmie, na ranczu, więc też na pewno tam skoczymy, żeby zakupić dużo tej przynęty. Ona nie jest jakoś bardzo droga, ale też nie jest najtańsza. A no teraz niestety mamy dużo wydatków i potrzebujemy cały czas pieniędzy. Poza tym chcę jak najszybciej ulepszyć sobie te tutaj stacje i ten mój workshop. I na pewno jeszcze będę chciała, to chyba też jest za duże, nie, to możemy myśleć. I na pewno też będę chciała polepszyć sobie działkę do jeszcze jednego ulepszenia, które chyba kosztuje 15 tysięcy, ale moi drodzy, to ulepszenie jest tak duże, tak dużą przestrzeń nam da, że o, nie będziemy potrzebowali przez długi okres kolejnych ulepszeń, kolejnego powiększenia tak jakby działki. A tak więc widzicie, też chciałam podkreślić, że mieliśmy przed chwilą 113 mleka, już mamy 86 i moja znowu prawie godzina zbierania tego mleka poszła gdzieś. O, teraz troszeczkę zdobywamy, bo zdobyliśmy nie miód. No, miód też chyba zdobyliśmy, ale zdobyliśmy... A, tego się nie da, ale zdobyliśmy jeszcze tam, gdzie mieszkają... Oj, coś kliknęłam. Tam, gdzie mieszkają... Coś kliknęłam, coś się stało. Tam, gdzie mieszkają pszczółki. Dokładnie. Kiedy nie wie jak się coś nazywa, to trzeba jakoś to określić. No niestety też pójdziemy teraz spróbować się pobić z nimi. Chociaż chyba teraz jak już mamy ten lepszy... Lepszy piecyk, możemy robić lepsze rzeczy, to jak zrobimy sobie tylko ten warsztat, będziemy mogli sobie zrobić lepszą broń. Tam nie mogę zebrać, ponieważ mi się miejsce skończyło, oczywiście, więc na pewno wrócimy po to innym razem, jak będziemy zapewne przechadzać się tędy, bo no, nie ukrywam, że na pewno nie wrócę po to pamiętając o tym. No moi drodzy, już widzę, że już nam się czas po prostu odcinka kończy i tutaj całe nasza rozgrywka też dobiega, znaczy rozgrywka dzisiejsza na pewno nie cała, dobiega końca, ponieważ zostało nam jakieś pół godziny, nawet 20 minut bym powiedziała. Podokładamy oczywiście sobie do pieca. Ja też następny odcinek może zacznę, jak już będą posegregowane rzeczy, ale tego nie obiecuję, ponieważ na razie jakoś mi się do tego nie zbiera i nie mam jakiejś wielkiej chęci, ale widzę, że segregacja na pewno będzie potrzebna. Jeszcze z innej strony miejsca już nam zaczyna brakować, więc na pewno będziemy musieli troszeczkę sobie powiększyć. A jeszcze jedno, czemu tylko jedno dodałam? Też na pewno będziemy musieli jak najszybciej zrobić jeszcze sobie z dwa przynajmniej, myślę, te iron. Tutaj tutaj widzę, że możemy zrobić... Zrobimy 5. Zrobimy 4, bo nie chcemy się później przekładać tamtego. Porobimy jakieś rzeczy na zapas. O, tutaj chciałam jeszcze te ubrania. O,
Na szczęście robi się to z worm. Z wormsów? Z wormsów. Wormfura. Mniejsza. Ok. O, jeszcze zrobiłam już ten stolik. Nie, chyba tego stolika nie zrobiłam, nie jestem pewna, ale zrobimy po prostu. O, no już nie zdążyłam tam podejść do ostatniej rzeczy i tam wrzucić. No ale tak to bywa w tej grze, niestety nie zawsze wszystko się udaje zrobić. Teoretycznie tutaj nie mamy tak bardzo ograniczonego czasu, ponieważ jest go teoretycznie dużo, z drugiej strony jednak jest go mało. Nie mam tutaj tak powiedziane, że musimy coś zrobić, ponieważ jak się skończy ten miesiąc, to wszystko przepadnie. Jest to raczej bardziej taka luźniejsza rozgrywka, że nic nam nie przypada, ta fabuła idzie razem z nami, czyli jak widzicie, ognisko, ten apel odbył się, ponieważ ukończyliśmy most, odbyłby się od razu, kiedy my ukończymy ten most chyba na następny dzień, więc ta rozgrywka idzie z nami, to wszystko się po kolei uaktywnia, tak mi się przynajmniej wydaje, możecie mi powiedzieć, jeżeli się mylę. Ale właśnie wydaje mi się, że to wszystko się powoli uaktywnia, nie jest nic znać siłę, nie jest tak, że przychodzi ten dzień i od razu się wszystko nakłada nam, ponieważ jak czegoś nie zrobimy, to mamy tego za dużo, tylko raczej jest to właśnie wszystko miarkowane. Tak na sam koniec się tak rozgadałam, ale dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że głos się nagrał. Walczę cały czas z tym komputerem, postaram się coś zrobić, żebym miała pewność, że ten głos się nagrywa. Dziękuję za wszystkie polubienia, dziękuję za komentarze, za słowa otuchy. Dziękuję też za subskrypcję, a osoby, które nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji, żeby ten przycisk zmienił się na szary. I dziękuję wszystkim i do zobaczenia. Pa, pa!